Witaj, z tej strony Matysek Project. Chcę przedstawić Tobie w tym oto poradniku, jak wykonać efekt eksplozji oraz nałożyć na to swój render. Ja wybrałem oczywiście render Pikachu, efekt eksplozji oraz dodałem od siebie jakiś napisik oraz rameczkę do napisu. Tak więc stworzymy nową warstwę 200x200. Ja już mam ją utworzoną. Okno warstwy. Klikamy prawym, warstwa stła. Dobrze. Ok. Tworzymy nową warstwę. Na nową warstwę wybieramy spędzę, zmieniamy na ołówek. Kolor żółty lub po prostu jaki chcecie. I bawimy się po prostu kreseczkami. Staramy się robić ich tak średnio, że tak to powiem, żeby nie było ich ani za dużo, ani za mało, gdyż za mało nie będzie wcale widać efektu, znaczy będzie widać, ale tak średnio, a za to jak będzie ich za dużo, będzie przewalony efekt i nie będzie tego połysku, że tak to nazwę. Od razu z góry przepraszam, że tak mikrofon nie trzeszczy, znaczy szumi, że tak powiem, no ale cóż, na razie brak środków. No dobrze, teraz gdy już wykonaliśmy oto naszą zabawkę, klikamy filtr, sorry, rozmycie promieniste, wybieramy wartość 100, metoda rozmycia powiększenie, jakość najlepsza, klikamy OK. Jak widzicie efekt, nawet. Teraz efekt możemy podzielić warstwę Ctrl J, zmieniamy układkę, wyszedł nam nawet fajny efekt złocisty. Dobrze, nowa warstwa, wybieramy nasz render, mój to będzie Pikachu, Ctrl A, zaznaczenie, Ctrl C, kopiuj i Ctrl V, wklej. Dobrze, teraz zmniejszamy sobie nasz render do wymiarów odpowiednich, jakie nam pasują, z klawiszem przytrzymanym Shift. Ustawiamy tak na środek. Wykonujemy polecenie. Następnie pobieramy warstwę Ctrl J. Zmieniamy układkę. Dobrze, teraz jak widzicie, wyszło nawet fajnie. Teraz warstwę poprzednią. Gumka. Bez skojarzeń wybieramy 40, 41 i tak króciutko to wymazujemy, ogon cały, lekko uszy, troszeczkę nogi, w tych miejscach gdzie chcemy, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Tak wygląda troszeczkę poturbowany Pikachu. Dobrze, teraz gdy już mamy wszystko, tworzymy ponownie nową warstwę. Narzędzie tekst. Wybieramy czcionkę, moja to Counter Strike. Napis. I nie będzie on żółty. Tak, dokładnie. Dokładnie pomarańczowo żółty. Więc robimy napis. Chcemy powiedzieć tutaj, po środku w miarę. Ok, potwierdzamy opcję mieszania do warstwy napisu. Wybieramy obrys, rozmiar 1, kolor czarny. Następnie nałożenie gradientu. Wybieramy kolor gradientu. Kolor pierwszy będzie to coś z ciemniejszych. Masz kod FF8400. A drugi kolor to bardziej taki żółty. Ok. Teraz cień. Tryb mieszania zmieniamy na zwykły. Czarny. Krycie 100%. Rozmiar 0. Odległość 4. I zmieniamy tak, żeby to nam fajnie wyszło.
Dobrze, czyli odległość 3. Ok. Teraz, gdyż mamy nasz napis, tworzymy nową warstwę. Wybieramy zaznaczenie kwadratowe. Wybieramy coś takiego, zaznaczamy ogólną osobę napisu. Wybieramy pędzel. Zamalowujemy naszym kolorem wybranym. Ok. No coś tutaj widzę, że historia. Znaczy, ok. Wypiększę sobie ten pędzel, gdyż widać było małe nieodciągnięcie były. Dobra. Teraz potwierdzamy. Oraz musimy teraz tak dokładnie wycelować, tak to nazwę, żeby to wyciąć. Po prostu ja wolę się bawić tak, jeśli ktoś ma łatwiejszy sposób. Proszę, aby go napisał. Przybliżamy. Ja przybliżam klawiszem Alt plus skrót myszki. Dobra. Teraz wybieramy narzędzie gumka. Bez skojarzeń, jak wcześniej mówiłem. Rozmiar 22, 20. I wymazujemy nasze tutaj boczki. Nie z boczki. Dobrze, tak więc nasza praca została właśnie wykonana. Teraz, jeśli chcemy dodać animację napisu, możecie obejrzeć poprzedni poradnik i jak wykonać animację. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.